osób za osiągnięcia, które zdobyli w 2023 roku. Zapraszam pana starostę o zabranie głosu. Zabiorę głos na samym końcu, bo wszystkim się gratuluję. Teraz wyliczajmy. Dobrze, to wracam. A głosy się komuś śpieszy, a jak ktoś będzie chciał posłuchać, dwa moje zdanie na koniec. To jedziemy w telegraficznym skrócie. Jakuba Rodziaka. Nie ma było? Nie ma było. Sukcesy. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję trenerom i rodzicom. Bez waszego wsparcia, bez waszego zaangażowania, mówię o trenerach, bez waszego profesjonalizmu. Dziadko. Bez waszego profesjonalizmu nie było. Młodych duchem, którzy reprezentują powiat śledzki naprawdę na wysokim poziomie. Życzę wam, abyście się rozwijali, abyście osiągali naprawdę najwspanialsze wyniki, swoje wymarzone wyniki życiowe, jakie sobie zaplanowaliście, jaki macie cel i jakie mają cele też trenerzy, ale myślę, że wy, młodzi ludzie, to wy dążycie do osiągnięcia tych swoich celów. No i zakończyliśmy uroczystość. Całkiem spora grupa naszych zawodników otrzymała wyrazy uznania. Chciałem powiedzieć, że oczywiście w tym budynku historycznym kilka wieków patrzyło na nas i miejmy nadzieję, że za rok spotkamy się znowu tutaj przy takiej okazji. Do zobaczenia!